czytając początek tej książki, miałam wrażenie, że właściwie całemu złu jesteśmy winni my, Europejczycy, a szczególnie pewien podróżnik Magellan, który może lepiej by było, gdyby nie odkrył Filipin. No, żaden Filipińczyk nie powie o Magellanie, że jest odkrywcą. I to jest właśnie język, tak jak mówimy, że Filipiny leżą na Dalekim Wschodzie, a na Dalekim Wschodzie, przepraszam... My leżymy. Na Dalekim Wschodzie, przepraszam, a my leżymy na Dalekim Zachodzie. Wszystko zależy od punktu siedzenia. Natomiast no, oni nie patrzą na Magellana jak na odkrywcę, raczej patrzą na Magellana jak na agresora, na jeźdźcę. I, no tak, ale czy to byłby Magellan, to nie Magellan, to następny by się pojawił, to było nieuchronne akurat. Czy my jesteśmy temu winni? No, to w jakich warunkach dzisiaj mieszkają ludzie na Filipinach, czy także w innych miejscach postkolonialnego świata, choć trzeba pamiętać, że nie było tak, kolonie nie były takie same i kolonie rozwijały się albo nie rozwijały się w bardzo różny sposób. To zależało od metropolii i od polityki, jaką mocarstwo kolonialne prowadziło. To oczywiście nie jest jedyna konsekwencja, znaczy dzisiejsza bieda nie jest jedyną konsekwencją, dzisiaj nie wynika tylko z kolonializmu. A ty nie tylko piszesz przecież... Bo to nie jest książka w ogóle o Filipinach. To nie jest książka o Filipinach, właśnie. I ty to bardzo czytelnie pokazujesz. To jest książka również o nas, prawda? O nas, którzy patrzymy na to, którzy często jeździmy tam jako ci... Nie, turyści zagłady, tacy, co jeżdżą, a to do Czarnobyla pojadą, a to do Sudanu, pokażą potem zdjęcia. Mało tego, piszesz nawet o sobie w tej książce. Co będzie, co się potem stanie? Napisałeś i proszę bardzo, mam wieczory autorskie, drukarnia zarobiła, wydawca zarobił i tak dalej. Strasznie cyniczny jest ten opis. Jedna z gazet napisała o Eli, że wygląda na to, że chciałbym dokonać symbolicznego zabójstwa gatunku, który dotąd uprawiałem, czyli na reportażu. Myślę, że jednak nie, że ja staram się tylko przyglądać rzeczywiście temu, jak podróżują do biedniejszego świata ludzie bogatsi, niekoniecznie bogaci naszego punktu widzenia, ale bogaci, takich, których stać na najtańszy samolot i na życie w jakichś tanich hotelach. Najczęściej są to turyści biali, którzy podróżują do miejsc, gdzie mieszkają ludzie niebiali. I ten styk tych dwóch kolorów mnie interesuje. Interesuje mnie też, jak podróżuje fotograf. Grzegorz Wełnicki pracował, mieszkał tam na slumsach jeszcze zanim ja pojechałem przez 2 miesiące. I on portretuje tych ludzi w sposób, który na pierwszy rzut oka, jak otworzymy książkę, może nas szokować, bulwersować, budzić nasz sprzeciw. Mam nadzieję, że po przeczytaniu książki jednak czytelnik zmieni zdanie i zgodzi się z nami, że można było tak fotografować. Ale właśnie jak jeszcze fotografować? Książka często odnosi się do słynnego, już klasycznego eseju Susan Sontag o fotografii. Czy do widoku cudzego cierpienia również. Tak. Jak mamy patrzeć jako fotograf na osobę cierpiącą? Jak mamy fotografować, nie wiem, żołnierza umierającego, tak? To słynna fotografia wojenna. Jak mamy fotografować osobę tak potwornie chorą, która właściwie nie ma szansy wyjścia z tej choroby? Która jest bohaterką naszej książki. Tak, która jest bohaterką. To jest jedno pytanie twoje, a drugie, jak my, widzowie, mamy patrzeć na te fotografie. Jeszcze jak podróżuje reporter. Tak, jak czy mam odwracać wzrok, czy mam wpatrywać się w osobę tak chorą, z jakąś dziwną, niezdrową ciekawością, a może doszukiwać się w niej piękna? To są chyba też te pytania, które są ale najważniejsze. Ale ja bym chciał zostawić odpowiedź czytelnikom. Myślę, że daję tę odpowiedź w książce. Oczywiście to jest moja odpowiedź. Ja nie mówię, że ona jest jedyna, że ona jest jedynie słuszna. Natomiast wydaje mi się w ogóle, bo tam jest też, powiedzmy, opisuje bieda wycieczkę, czyli taką slums wycieczkę. Idą biali ludzie przez slums i przyglądają się biedakom, nędzarzom, karmią ich.
Wycieczka w zoo. Wycieczka, safari, ludzkie safari. No to trochę jak w piosence Klejfa o dziadzie Kaczorowskim. Każdy chętnie się pociesza, że ten dziad to jeszcze nie on. I ja się temu przyglądam i pytam o to właśnie, ale też myślę, że szukam odpowiedzi. I myślę sobie, że w ogóle turysta, a jednak większość naszych czytelników to są, jeśli w ogóle, to turyści, a nie autorzy książek, reporterzy. Turysta w sumie jest w stosunku do reportera czy fotografa na z góry przegranej pozycji. Dlaczego? Dlatego, że turysta, który konfrontuje się z biedą, który idzie przez dzielnicę nędzy. Dlatego, że turysta nie ma tego, co ma reporter. Nie ma czasu przede wszystkim. Ta relacja, żeby była relacją równą, czy przynajmniej no prawie równą, żeby nie była, żeby w tej relacji nie było pogardy, no to trzeba się nad tym, z tym człowiekiem, nie nad tym człowiekiem właśnie, sam tak powiedziałem, trzeba się z tym człowiekiem jakoś zatrzymać, pogadać z nim, odwiedzić go raz, drugi, trzeci, jeżeli on ma to ochotę, bo może nie ma. Nawet nie stanąć naprzeciwko, ale obok niego usiąść, tak? Popatrzeć w tym samym kierunku. I jeżeli turysta pędzi sam, czy z wycieczką, z przewodnikiem, jeszcze tam rozrzuca tu puszkę sardynek, wodę, tu coś, no to jest to relacja, która jest okropna. I turysta nie ma szans ani na pogadanie z tym człowiekiem, a ten człowiek nie ma szans zapytać turystę o cokolwiek, bo jak odezwie, jak otworzy buzię, to zaraz przewodnik mówi szybciej, szybciej. A reporter jednak ma większe szanse. Pytanie, co z tym zrobi, bo ja nie mówię, że każdy i że mnie się to udało. Natomiast z fotografią, no to jest w ogóle, jak wiemy, ogromna dyskusja, jak fotografować. Jeszcze czym innym jest fotografia, wojenna, jednak fotografowanie w zagrożeniu. Czym innym jest fotografia statycznej nędzy na przykład. Tak, no jednak są trochę inne warunki, także emocjonalne pracy. Ale czy stylizować tych bohaterów, dawać lepsze światło, dawać tło? Bardzo dobre pytanie. Piękno w służbie makabry. Grzesiek stylizuje, Grzesiek oświetla, Grzesiek przebiera swoich bohaterów. Czy to jest fotografia reportażowa w takim razie? Ty robisz to samo, bo ty bardzo pięknym językiem piszesz. Czyli też no jeżeli ty sposób... uważasz, że to, ta książka jest napisana pięknym językiem, to ja ci bardzo dziękuję, bo ja uważam, że jest napisana bardzo brudnym językiem. Taka była też trochę moja intencja. I wiem, że wielu czytelników będzie też miało kłopot z tym, że ten język jest językiem... bezpardonowym? No, wulgarnym też momentami. Tak jak wulgarna jest ta rzeczywistość, o której piszę.